Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziś partia Kasparowa. Kasparow gra czarnymi, obrona Grünfelda w Brukseli w 1987 roku. Wtedy były takie turnieje tam. PCA czy coś robili takie turnieje, czy GMA. To się nazywało, to mam napisane, nie mam napisane co to jest. Jego przeciwnikiem jest Gennady Sosonko, taki naturalizowany Holender. Czysto holenderskie nazwisko. Kasparow czarnymi. D4. Skoczek F6. C4. G6. Skoczek C3. I D5. Normalna obrona Grünfelda, wariant główny. Skoczek F3. Uniwersalne posunięcie, nie wiadomo co będzie. Goniec G7. Goniec G7, hetman B3. I tu trzeba podjąć decyzję. Przejść do obrony rosyjskiej. Jednym niezłym ruchem jest C6. Ale C6 nie jest w duchu Kasparowa. Bijemy na C4. Hetman bije na C4. Roszada i E4. Wiadomo, że biały zagra gońcem na E2. Królem zraszuje. I teraz mamy dwa tempa na wybranie planu. Jeden plan polega na tym, żeby zagrać C6. Drugi plan. Skoczek A6. Trzeci plan. Skoczek C6. Czwarty plan. Goniec G4. I piąty plan. To, co wybrał Kasparow, A6, wariant węgierski, A6, B5, C5, o żeby tak zagrać. Kasparow grywał też skoczek A6 oczywiście. Goniec E2, B5 z tempem na hetmana, alternatywą było pchanie piona E, ale to jest przebadane, że niegroźne. C5, tak zwany wariant węgierski. Chwilowa ofiara piona. Teraz można grać goniec B7 na piona E4. Można grać skoczek BD7 na piona C5. Co to było? E5. A to już jest szaleństwo. Połączenie tych ruchów nie jest dobre. Skoczek na C5, nie? Skoczek G4. Kasparow gra najlepiej, jak umie. Ruch E6 jest niegroźny. Można było grać hetman D5. Wieża A8. Roszada. No to po co pchnął pionka na E5, jak chciał zroszować? Skoczek G5. Kasparow odbija ważnego centralnego pionka. I ma dobry, naturalny rozwój. Tu Sosonko próbuje przystawić czarnym hetmana na lepsze pole, a tych dwóch figur na razie nie używa, ten nie stoi aktywnie, a hetman stoi tak jak stoi. Raz dobry było hetman E8, ale nie w duchu Kasparowa. W duchu Kasparowa jest hetman C7, jak to hetman idzie w obronie królewsko-indyjskiej. Hop. Tu. Prowokuje Sosonkę do stworzenia dysharmonii w ustawieniu. Widzimy, że Sosonko jest jeszcze w debiucie, ale robi ruchy z gry środkowej. Teraz można było grać goniec E3 z rekompensatą. Silną rekompensatą białopolowy. Goniec groźny, skoczek groźny, a niedorozwój jest. Sosonko się przestraszył i zagrał goniec E3. No i teraz już prosto. Goniec E6 na konisia F4, kontratak osłabiający pozycję króla. Może powierza D2. Pozycja by była koło równej, nawet by się sporo wymieniło i dalej byłoby koło równej. Wracamy do partii.
Także F4 jest to ruch pseudoaktywny. Wieża AD8. Równocenne. Ale wieża ucieka z dużej przekątnej. FE5. Goniec D5. Wieża D5. Hetman D5. I czarne stoją na pionku. Jak go obronić? Na tego patrzą, na tego patrzą. Jak go obronić? Goniec F3. Ale tu już nie ma wieży na A8. Goniec D4. Kombinacja szaszek. Szaszek. I dwa piony. Bo goniec tutaj król odszedł na F1, goniec C5, wieża D1. Goniec D6 oczywiście zasłaniamy linię i uwaga. Czarny wygra stawiając te piony na białych polach. Co to znaczy? To znaczy, że one będą szły tak. Ten tu, ten tu, ten tu, ten tu. Wezmą gońca i potem wygrają. Ruch jest dobry. Wieża C1. Goniec H2, wieża C6 i teraz najlepsze było wieża D8. I białe są w młynku. I czarne wygrywają. Kasparow zagrał goniec D6, ruch trochę słabszy. Wieża A6. B4, ale tym pionkiem zatrzymał 2. BA3, BA3. Wpadł wieżą na 8 linię i trzeba te swoje pionki ofiarować. Tego po B4 biały zagrał A4 w przelocie. Wieża B8. I komputer może by zagrał G4, ale to osłabia pozycji króla. A5. Teraz trzeba było domknąć siatkę matową. Teraz jak wieża przyjdzie, król wejdzie, każdy odskok będzie robił siatkę matową. Wieża A2. Wieża A8 szach. A6 niedokładność. I znowu to było dobre. H5. No też jest dobry pomysł. Goniec D5, wieża A5, dobrze. Goniec C6, H4. No te cztery piony się przerwą i stworzą siatkę matową, G5. Król F3 i F5, nie można białego króla puścić ani tu, ani tu, a nastąpi pchnięcie. Nastąpi pchnięcie piona. O. Goniec D7, szach. Bronimy, przecież tych pionów nie oddajemy. Wieża F8. Teraz najlepszy był król G7. Ale Kasparow właśnie zrobił 41. posunięcie, pierwsze po kontroli, siłą inercji. Nie można za bardzo bić. Po pobiciu może się okazać, że są problemy z zatrzymaniem piona. I być może to właśnie Kasparow nie przewidział. Wieża C8 i walka jest kontynuowana. H3. Materialnie jest równo, ale pion G3 jest silniejszy. Goniec E4, wieża A6. Tym bardziej, że pion H szedłby po linii, która kończy się białym polem. I teraz wieża C4. Taki trudny ruch dawał białym spore szanse na ratunek. Natomiast po goniec D5, wieża A5. Goniec C6, partia białych jest przegrana.
wieża A2. Król zepchnięty, król nie mógł iść na F3. Wieża F2. Tu związanie. Ale nie po to, żeby wymienić, bo po wymianie białe tego nie przegrają. No, zablokują, tu pójdą, odciągną. Goniec C5. Jest siatka matowa. Jak król odejdzie, to pion dochodzi do hetmana. Dlatego no, można się poddać, można zbić. Ale takie pozycje to już Kasparów wygrywa. Nie można gońca zbić, bo stoi na pionka, bo stoi na czarnym polu. Król wjeżdża po czarnych polach. Nie można bić piona, bo pionek zrobi gable, dźgnie króla. H4, król F5. Goniec H5, król F4. Teraz już grozi szach wieżą. Król nie może się schować na H3, bo na H2 będzie mat. Goniec F7, szaszek. To pokazuje tego takie ładne, eleganckie zakończenie. W zasadzie Sasanko mógłby tak zagrać. Skróciłby swoją mękę. Król F1. E4. Goniec H5. E3. I goniec nie przykryje naraz pól. Nie tego, nie tego. I tego. Nie przykryje naraz pól tego. Goniec E2. Goniec E2. Kombinacja na odciągnięcie. Jak widzimy, Sasanko dalej twardo gra. Nie poddaje się. Wieża C2. Dopiero po tym ruchu załamał się i poddał. Zupełnie nie wiadomo. Przecież mógł jeszcze odejść tu. Spróbować dojść pionem. Kasparow wygrał w swoim stylu. Dynamicznie, do przodu, aktywnie. Jeszcze raz debiut pokażę. Ja omawiałem wariant. Tu można grać goniec B7. Alternatywą jest goniec wariant węgierski. Czarne dostają bogatą grę figurową. Dziękuję Państwu za uwagę.